Poranek Radia TOK FM. Bronek, nie darujemy krzyża. Katyń 2010. Pomazano farbą pomnik w Osowie, ten słynny pomnik, przeciwko któremu słyszałem też protestowali działacze PiS. Jak pan ocenia to? Uważam, że to zdewastowanie tego miejsca jest zupełnie skandaliczną sprawą i rząd Platformy Obywatelskiej, służby porządkowe pana ministra Millera dokładnie. Czyli to Platforma jest za to odpowiedzialna? Nie. Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za porządek w kraju, ponieważ ma kontrolę nad policją. Jeżeli ma się świadomość... Czyli pan krytykuje także tamtych działaczy PiS, którzy protestowali, bo to jest właśnie tworzenie takiej atmosfery do bezczeszczenia pomników. No, czy chce pani powiedzieć, że Radio TOK FM i Gazeta Wyborcza tworzyły atmosferę po katastrofie smoleńskiej do deprecjonowania Lecha Kaczyńskiego, bo mieliście polemiczny stosunek do jego pochówku na Wawelu? Niech pani wybaczy, ale ubieranie tego typu argumentów akurat jest niesprawiedliwe. Byliśmy dość powściągliwi, szczególnie TOK FM w tej sprawie. No być może, ale Gazeta Wyborcza już niekoniecznie. Ale dlaczego mówię? Próba obciążania politycznego, tak jak pani to w tej chwili zrobiła, Prawa i Sprawiedliwości za to, że rząd Platformy Obywatelskiej nie pilnuje miejsc pochówku żołnierzy. To trzeba tam żołnierzy ustawić w nocy, nie, tak? Ale jeżeli się wie, że jest jakiś problem, a tam było wiadomo, że jest ten problem, to służby porządkowe, policja powinny na to zwrócić uwagę. Jeżeli tego nie zrobiły, to jest niedopatrzenie, bo to, taka rzecz nigdy nie powinna się zdarzyć.